W kolejnym odcinku, w tym odcinku damy sobie trawę królikom. Króliki dostają już dawno trawę, ale nie nagrałem jeszcze o tym filmiku. Tutaj są te dwie saniczki. Dam im troszkę. To jest jedno. Ta samiczka jest na sprzedaż. Ta samiczka jest na sprzedaż. Jeżeli będziecie zainteresowani, to piszcie w komentarzach. Samiczka ma 10 tygodni. I co, idziemy do następnych królików, zaraz się widzimy. To już. To jest ta samiczka nowozelandzka czerwona. I idę troszkę do mnie też. Jak mówiłem wam, tam ta samiczka jest na sprzedaż, jeżeli będziecie zainteresowani, to piszcie. Ja mam, znaczy ja mieszkam koło Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo blisko. Nie wiem, gdzie samczyk dostał. Dobrze, nie smakuje. I kilka informacji tak o trawie chciałem wam powiedzieć. Ważne jest, żeby trawy nie dawać mokrej królikom. Temu samczykowi nie będę dawał trawy, ponieważ samczyk był karmiony na sucho, bez żadnych warzyw i jeszcze będę trochę czekał, żeby mu potem dać. I tak, ważne jest, żeby trawę nie dawać mokrej królikom, ponieważ mogą dostać biegunki. No i ważne jest też, żeby dawać trawy tyle królikom, żeby w ciągu tych 20 minut zjadły wszystko, żeby potem nie zaparowała tak zielonka, bo jeżeli zielonka zaparuje, to króliki też mogą dostać biegunki. No i trawę możecie dawać z poranną rosą. Nic im nie będzie od tego. Tylko mówię, trzeba uważać na to, żeby ta trawa nie była zbyt mokra, bo może się to źle skończyć dla królików. No i tutaj mamy te młode. Jutro skończą 7 tygodni. Wszystkie ładnie żyją. Już ładnie podrosły. Mają bardzo duże apetyty. I królikom młodym też tak nie powinno się za bardzo dawać. Tak od 6 tygodnia życia już można tą trawę podawać w delikatnych ilościach. Jak widzicie, dałem przed chwilą taką garstkę. Wszystkie doskoczyły praktycznie. Bardzo lubią zielonkę. Taka kubka naprawdę w 5 minut znika. Mają bardzo duże apetyty. I co, w tym odcinku to chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. Poradziłem, jak tą zielonkę podawać. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie tą łapkę w górę. Bardzo to pomaga. Jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i to chyba na wszystko, na tyle w tym odcinku. Także do następnego. Trzymajcie się, cześć.